Witam was, OPSI. Dzisiaj wam chcę przedstawić zarąbista sprawa glitch. Z każdym pojazdem znowu możemy ulokować każdy pojazd specjalny, a także śmigłowce czy jakieś jety do bazy, a potem z bazy możecie sobie przetransportować do garaży. Także moim zdaniem okazja jest ponownie zrobić sobie coś fajnego. Mało tego, będziemy tutaj głównie na tym glitchu, chodzi nam o to, żeby przetransportować BMX, bo dalszy ciąg glitcha, który nagram później i wstawię oczywiście, to będzie kopiowanie solo pojazdów i potrzebujemy do tego właśnie BMX-a w bazie, więc jest to niezbędny glitch, niezbędny właśnie potrzebny ten pojazd do tego glitcha, więc musimy zrobić tego BMX-a i to wam pokażę. Niestety nie udało mi się nagrać początku, bo jest taka sprawa, że musimy wyłączyć aplikację, no i się nie nagrało, ale to jest banalnie proste, więc nie ma tutaj nic do problemu, z tym nie będzie problemu, więc wytłumaczę wam więc tak, robimy sobie sesję ze swobodnym celowaniem, albo możemy normalnie, ale ze swobodnym lepiej, bo będziemy potrzebowali tego teleportu. Jeżeli ktoś nie ma znajomych, to nie potrzebuje tego robić. Teleport też nie jest potrzebny, więc na spokojno będziemy sobie bez tego. Tylko robimy sesję dla znajomych albo własną jakąś, nie wiem, obojętne. I zapraszamy do bazy. Musimy mieć bazy Avengera. Zapraszamy do bazy znajomego. I chodzi o to, żeby znajomy po prostu był w tej bazie, a my wchodzimy do Avengera od kierownicy, normalnie od strony, nie od tyłu, tylko z przodu, i w momencie jak jesteśmy w środku, wchodzimy, klikamy w prawo, żeby wejść do tego tuningu całego tego Avengera, dajemy kółko i są tam opcje opuść Avenger, opuść, wyjedź tam na zewnątrz, no i właśnie my musimy wejść na tą opcję, żeby wyjechać na zewnątrz, i wciskamy przycisk start, opcję, i trzymamy go, jednocześnie klikamy X, jednocześnie puszczamy start, żeby po prostu wyjechać Avengerem na zewnątrz, i nie chodzi nam o to, żeby wyjechać, tylko żeby nam się po prostu pojawiła taka, jakby mgła, a my nadal jesteśmy w Avengerze. Jeżeli na tym się zwiesimy, wtedy musimy poprosić znajomego, żeby wsiadł od strony pasażera, nie od tyłu, tylko od strony pasażera, i on będzie na czarnym ekranie. I o to po prostu chodzi w tym wszystkim, żeby on był w tym czarnym ekranie. I my wtedy nie możemy też nic zrobić, więc musimy wejść na PlayStation znaczek i po prostu zamknąć sesję. I dlatego mi się to nie nagrało, bo zamkliśmy tą całą aplikację, czyli grę, włączyliśmy grę i wchodzimy na nowo. Właśnie teraz wchodzę na nowo, no od razu możemy wejść do znajomego właśnie w tym momencie, i jeżeli wszystko się udało, wszystko poszło zgodnie z planem, to teraz znajomy powinien nadal siedzieć w Avengerze i na pewno tak się stało, i o to właśnie wam tutaj chodzi, czyli tak jak mówię wam, znajomy musi wsiąść, mieć ten czarny ekran, my musimy wcześniej mieć takie zamazanie, a będziemy widzieć, jak znajomy jest, i widzicie, znajomy siedzi w środku. Jak wszystko się udało, właśnie powinniśmy mieć ten efekt. Myślę, że nie będziemy z tym problemu, nie będziecie potrzebowali jakiejś większej pomocy, jak zrobicie to, jak wam mówię. I teraz musimy zrobić akcję tytaniczną robotę i znajomy musi do nas dołączyć. Dołącza albo przez imprezę, ale przez imprezę jest gorzej, nam się nie udało, najlepiej wchodzi na mnie, na znajomego swojego, i wchodzi po prostu dołącz, i pokazuje mu się wtedy komunikat, że jest na innej sesji, czy kontynuować, i wy wtedy opuszczacie tą akcję. I on nie klika, tylko czeka, jak wy opuścicie akcję, właśnie tak jak ja teraz opuszczam, i w tym momencie jak ja opuszczę, mówię mu tak, że już ja opuszczam, a znajomy wtedy potwierdza i wchodzi na tę akcję, i dostaje komunikat, że drugi komunikat, że ta akcja już nie istnieje, bo tam właśnie organizator opuścił. I wtedy wyrzuca go z tej akcji i odradza się już w waszej bazie bez żadnych
już tego czarnego ekranu i wychodzi z Avengera. I my właśnie odradzamy się tutaj po opuszczeniu tego znajomy. Zobaczcie, teraz dołącza, znika. Teraz pojawia się na nowo. I teraz już przejmie kontrolę. Zwracamy się po prostu obraz. I może wyjść już z naszego Avengera. No właśnie w ten sposób, czyli wszystko się udało. Tak właśnie ma być. I teraz musimy wyjść na zewnątrz. I najgorsze teraz jest to, że jeżeli właśnie nie macie znajomego żadnego, który gra, no to musicie wziąć pojazd z ulicy, nie możecie wezwać śmigła ani nic, bo właśnie wtedy wam się zrespi potem w bazie i jedziemy gdzie znajduje się nasz BMX. Możecie zrobić to tym teleportem, musicie właśnie mieć tam inne celowanie i dołączyć na jakąś akcję potem do znajomego, który jest innym tym celowaniem i odradzicie się w pobliżu i wtedy szybciej jest. Ale jeżeli nie macie, no to musicie niestety jechać pojazdem z ulicy. I teraz chodzi o to tylko, żeby wziąć BMX-a i nim wyjechać na zewnątrz. Bo tylko o to chodzi, żeby on był, znajdował się na po prostu na mapce, nie? Że jest wasz pojazd osobisty. No i teraz znowu bierzemy jakiś pojazd z ulicy i musimy wrócić do bazy. Oczywiście, jeżeli macie znajomego, no to który gra w GTA, to znowu robicie manewr z teleportem i jesteście bliżej, szybciej w miejscu koło swojej bazy, nie? Ale my niestety nie mamy nikogo, więc jedziemy sami do bazy. I teraz już jest sprawa bardzo prosta. Zobaczcie, tutaj jeszcze wam pokażę, że ten nasz rowerek jest na mapce. No, tutaj zostawiliśmy go i właśnie tak ma być. Teraz moglibyście sobie sprowadzić na przykład jakiś pojazd specjalny lub jakiś samolot, śmigłowiec, czego właśnie chcecie sobie zrespić w tej bazie, to właśnie teraz wzywacie. Nie ten BMX, nie bawicie się z BMX-em, tylko wychodzicie z tej bazy, wzywacie i wchodzicie do bazy. Ale my potrzebujemy BMX-a do oblicza następnego, do solo kopiowania, więc jest to niezbędny etap, więc bierzemy tego BMX-a. I teraz wchodzimy piechotą i zobaczcie, będziemy zjeżdżać w dół ze znajomym, który chociaż nadal jest w tej naszej bazie, ale nie ma go przy nas w tym momencie, ale zjeżdża w dół z nami, więc jest wszystko dobrze, tak jak miało być. Elegancko. Zobaczcie, o jest nasz ziomek Malborasek, pozdrowka dla ciebie. Mówiłem ci, że to zajmie 15 minut. Dzięki za twoją pomoc. Super, gliczek zajebiście wyszedł. Jest banalnie prosty. Także polecam każdemu. I pozdrow dla ciebie, ziomeczku. Yo, yo, yo. I teraz kolejna sprawa jest taka, że musimy mieć właśnie slot numer 1 pusty, tak jak ja. Zapomniałem o tym powiedzieć na samym początku. A w dwójce musimy mieć pojazd, obojętnie jaki, bo i tak go nie stracimy. Jeżeli kopiujecie jakiś pojazd, no to możecie sobie skopiować nawet teraz. I teraz musimy zrobić taką akcję, że znajomy musi przejąć kontrolę nad tym pojazdem. Za pierwszym razem się nam nie udało. Za kilka razy, więc to wycinam, ale zobaczcie, że to jest proste, tylko musi znajomy trzymać trójkąt, a wy szybko musicie wyjść z pojazdu, jak on do was wchodzi. Zobaczcie, on idzie z tej strony. Tak najlepiej zrobić taki bieg na ten pojazd i wchodzi. O, tak jak on biega, my wychodzimy. On trzyma cały czas trójkąt, albo na Xboxie Y i przejmuje kontrolę nad pojazdem. Zobaczcie, teraz on może sobie po naszej bazie jeździć tym pojazdem. I o to właśnie chodzi. I my musimy go teraz pokierować, żeby on wjechał tam właśnie w te barierki. Pomiędzy te barierki tam musi nam ten pojazd ustawić. Najlepiej sobie tutaj tyłem wjechać. O, właśnie tak jakby tu Malborasek kręci, obija mi ściany. Świeżo wymalowane, będzie za to ziomek pulił. No zobaczcie, właśnie tutaj musi nam cofnąć. Tak żeby nam zrobić tutaj teleporcik do tego pojazdu i będziemy mogli teraz wykorzystać
taki teleport związany z wyjściem, jednocześnie będziemy wychodzić z bazy i wchodzić, tak jak kiedyś było, że idziemy na ten żółty punkt, kółeczko do wyjścia od bazy i tam będziemy, zobaczcie, teraz sprawdzamy, czy działa, jest teleport, wszystko jest elegancko. Teraz biegniemy do żółtego kółeczka i będziemy, zobaczcie, wcisnę trójkąt i pojawię się w samochodzie, a jestem tak daleko, nie? Czyli wszystko jest zajebiście, tak ma być. I jednocześnie wciskamy trójkąt i X. Jeszcze raz sprawdzam, ok. Trójkąt z X-em i powinno nas wywalić na zewnątrz z pojazdem. Tak też się stanie. Bęk. Widzieliście? Wskoczyłem do auta i od razu się załączyła ta stawka wyjazdu, czyli wszystko gra, tak miało być. Zobaczcie, teraz mam pojazd LG i musimy teraz wyjść i wejść na tytaniczną robotę. Zobaczcie, tytaniczna robota i ten pojazd jest nasz i zobaczcie, on jest teraz na mapce, jest zaznaczony na mapce, ale to nie szkodzi, jeżeli mamy właśnie tą, musimy mieć ten slot numer 1, który jest w bazie, musimy mieć pusty, żeby tam właśnie pojawił się nam ten BMX. Musi być on pusty, bo w innym wypadku on się nam tam nie pojawi. Więc musicie to sobie wcześniej przygotować, właśnie jedno miejsce tam wolne. Teraz wchodzimy na tę tytaniczną robotę i opuszczamy ją. Chodzi tylko o to, żeby wejść i wyjść z niej. I teraz wsiadamy do tego pojazdu. I teraz jakbyśmy też chcieli jakiś inny pojazd sobie tam zrespić, ja na przykład Akurę sobie potem wrzuciłem do garażu, to właśnie teraz ją wzywam, tą Akurę, ten pojazd mi wraca, a wzywam Akurę i wchodzę do garażu, wchodzę do bazy i ona się mi tam zrespiła. Tylko tak jak mówię, mieć wolne miejsce albo potem podmiankę zrobić też można. Możecie sobie tu wstawić każdy pojazd, jaki chcecie. Nawet pojazdy specjalne, jety. I zobaczcie, już jeżdżam na BMX-ie, czyli jest kurwa petarda. Zobaczcie, jest BMX. I o to nam właśnie chodzi, o BMX. I teraz już jesteśmy przygotowani do solo kopiowania pojazdów, który filmik niebawem się ukaże. Ale musimy mieć ten BMX, bo jest on niezbędnym krokiem. No, więc to by było na tyle. Dzięki, ziomek, za twoją pomoc. Zobaczcie tutaj jeszcze, jak będzie działać ten glitch, taka zapowiedź. Chodzi o to, że BMX jako jeden z pojazdów, które się poruszają, nie poruszają się na trzymaniu przycisku z tyłu R2, więc poruszamy się na klikaniem X i dlatego właśnie jest on nam potrzebny tutaj. Zobaczcie, jak to jest piękny bajer. I co jest jeszcze piękne w kopiowaniu solo, które będzie niebawem, to kopiowanie solo nie potrzebuje tablic iFruit, więc jest wyjebista petarda i naprawdę warto sobie tego BMX-a tutaj zrespić. A nawet jeżeli nie BMX, to inny fajny pojazd, który później można przerzucić do garażu, a z garażu oczywiście będzie jeszcze możliwość, albo może jest, sprawdzę to, wrzucić sobie do garażu pojazdów specjalnych i naprawdę czuję, że będzie niezły ubaw. Zobaczcie, jaki bajer, można sobie jeździć i właśnie dzięki temu, że naciskamy na X, dlatego to tak fajnie wygląda i działa. No to dobra, to by było na tyle, jeszcze wam tutaj wrzucę wstawkę właśnie, jak sobie zrespiłem Akurę, żeby wam udowodnić, że każdy pojazd tutaj można wstawić i bez żadnego problemu. I najlepsze jest to, że pojazd ten LG, którym wyjeżdżamy, nie tracimy go, a wręcz przeciwnie, jest on zduplikowany, więc i dlatego możemy sobie za niego wstawić inny pojazd, który wezwiemy na sesji, na mapce gdzieś.
Więc no, to by było na tyle. Dzięki, pozdro. Yo, 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 bro! A zapomniałem wam jeszcze dodać, że nie musicie za każdym razem zaczynać od nowa z tym właśnie z Avengerem, tą całą akcją. Wystarczy właśnie, że znajomy znowu wsiądzie ponownie do waszego pojazdu Allegi, czy jakiś inny pojazd, może to być obojętny, i po prostu znowu umieści go w tym miejscu, gdzie blokuje się te drzwi, żeby zrobić ten teleport, i znowu wtedy wychodzicie na zewnątrz, wzywacie jakiś pojazd i wtedy już możecie nawet robić podmiankę, bo i tak tego pojazdu, którym wyjeżdżacie, nie tracicie, więc podmieniacie w sumie kopię za kopię, albo ten sam, bo się kopiuje całkowicie z tablicami. Zobaczcie, tutaj się mi zrespiła moja kura. Jest gitara. I normalnie teraz sobie ją przerzucę do innego garażu i nie ma problemu. Tylko właśnie poprzez podmiankę, a nie indywidualnie. No to by było na tyle, więc możecie teraz łoić tutaj te pojazdy. Możecie nawet sobie robić teraz kopiowanie Allegi też. Podmianki byście sobie robili za RH8, jeżeli taką macie ochotę, że znajomy będzie mu się chciał wam pomóc i jeździć, a jeżeli nie, no to zaraz będziemy robić kopiowanie solo. Tyle na tyle, to wszystko, tyle na tyle. Żegnam się z wami, OPS i wasz Czarnuch. Yo, yo, bro.